No i mamy grudzień. Grudzień Anno Domini 2012, czyli według kalendarza Majów ostatnie dni naszej cywilizacji. A skoro tak, to trzeba je odpowiednio przeżyć, grając w grę. Co prawda, nowości w tym miesiącu nie będzie za wiele, ale kilka ciekawych propozycji z pewnością dla siebie znajdziecie. Aha, jeszcze gwoli wyjaśnienia. Konsol Nintendo Wii U w Polsce na razie nie ma i w ogóle nie będzie, więc i o grach na nią wspominać nie będziemy. No bo po co robić sobie smaka? Jeśli w ogóle jest na co. No to skoro już sobie wszystko wyjaśniliśmy, czas najwyższy zacząć nasze zestawienie. I to szybko, bo zegar zagłady tyka. Oto coś dla miłośników prawdziwych symulatorów lotniczych. Flaming Cliffs to kolejny już dodatek do jednej z najpopularniejszych tego typu produkcji, Lucon Modern Air Combat. I choć data wydania tego rozszerzenia wcale nie jest taka pewna, to jego testowa wersja beta jest już w sprzedaży. I to wcale nie w takiej niskiej cenie. Pierwsza odsłona Hobbita nowej filmowej trylogii Petera Jacksona wylądowała już zapewne w niektórych kinach. Szkoda tylko, że nie w naszych. Być może miesiąc dzielący nas od polskiej premiery filmu złagodzi nieco prezentowana właśnie produkcja. Sieciowe potyczki Gandalfa, Golluma, Legolasa i wielu innych znanych bohaterów z pewnością zadowolą miłośników gier pokroju League of Legends czy Dota 2, którzy dotąd z racji posiadania wyłącznie konsoli musieli obejść się smakiem. Co to? Czyżbym widział gruszki na wierzbie? Najwyraźniej, bo oto stanie się rzecz niewyobrażalna. Pierwsza część trylogii Mass Effect zawita wkrótce na konsolę Sony. A pamiętacie, jak Microsoft zarzekał się, że ta część gry nigdy nie trafi na inną konsolę? No właśnie, świat się kończy. Jeśli Skyrim nadal wam się nie znudził, to z radością powitajcie trzeci oficjalny dodatek do tejże gry. Na szczęście tym razem nie będą to popierdółki w stylu budowania i urządzania własnego domostwa. Zamiast tego otrzymujemy pełnokrwiste rozszerzenie z mocno rozbudowaną fabułą i nowymi, niezbadanymi dotąd terenami. No i z wisienką na torcie w postaci możliwości dosiadania smoków. Think that you were the only one. He was the first. Dragonborn. Jeśli widząc ten tytuł liczyliście na kolejne przygody Nathana Drake'a, to nieco się zawiedziecie. Walka o fortunę to bowiem rasowa karcianka, w której tworzymy specjalną talię kart i wystawiamy ją przeciwko naszemu oponentowi. Swoistym magnesem tej produkcji ma być powiązanie jej z poprzednią odsłoną serii, czyli Złotą Otchłanią. Pytanie tylko, czy to starczy?
Seria Yakuza znów się powiększa. Piątej odsłona ponownie stawia na oryginalną historię w typowo japońskich klimatach, łączącą ze sobą losy pięciu różnych bohaterów. Dodajcie do tego pięć świetnie odwzorowanych japońskich miast i całe tony ichniejszego świergotania. Jednym słowem, coś dla graczy o wysublimowanym smaku. Nim całkowicie skreślicie ten tytuł, a nas zaczniecie obdarowywać karnymi kopniakami za propagowanie gier kaszalotów, zwróćcie uwagę na to, że nie jest to typowa platformówka. Oprócz biegania, skakania i strzelania, mamy tu także możliwość budowania dowolnych konstrukcji ze znalezionych surowców. Ot, taki zręcznościowy Minecraft z fabułą. A wonę już godzinę stało się wielkie trzęsienie ziemi i upadła dziesiąta część miasta. Ten cytat z Apokalipsy Świętego Jana najwyraźniej zainspirował twórców Battlefield 3. Ich kolejny, czwarty już dodatek do tejże gry osadzony został w katastroficznych klimatach. Zrujnowane miasto i niewielkie grupki żołnierzy walczących o przetrwanie. Brzmi nieźle, choć zważywszy na okoliczności, trochę przerażająco. Nie da się zaprzeczyć, że odwieczna wojna wampirów i ludzi to wdzięczny temat na grę. O ile oczywiście opowiadana w niej historia okaże się równie absorbująca co sama rozgrywka. O dziwo, pod tym względem Blood Knights zapowiada się nadzwyczaj interesująco. Miejmy tylko nadzieję, że zwiastuny nie zostały zbytnio podkoloryzowane. Is that you, Jeremy, our The one who killed 1,000 of us? Jive, bloodsucker! Co tu tak mokro? No ludzie, no, przestańcie się ślinić. Ja wiem, że ten tytuł prezentuje się wyśmienicie, ale ja tu usiłuję pracować. Dobra, to nim pójdę po mopa, powiem tylko, że w tej grze zasiądziemy za sterami olbrzymich mechów. Co zresztą widać. I powalczymy w sieci z innymi graczami. I to całkowicie za darmo. No okej, z opcjonalnymi mikropłatnościami. W naszych zestawieniach gościliśmy już symulatory rolnika, kierowcy tira, pociągu i sam nie wiem czego tam jeszcze. A jednak takiej produkcji jak ta dotąd nie było. Inżynier budowniczy mostów, czemu nie? Jak znalazł w przerwie pomiędzy kolejnymi partykami w symulator usuwania skażeń, symulator maszyn budowniczych i symulator wieży wiertniczej. Cholipka, jak ja na to wszystko znajdę czas? Thank you.
Ręka w górę? Kto od razu skojarzył ten tytuł? Cieniutko. No ale jakby nie było, od wydania pierwszej jego odsłony minął już kawał czasu. Młodzi gracze zapewne już kręcą nosem na oprawę wizualną tejże gry. Jednak nie jest ona tu najważniejsza. To, co naprawdę się liczy, to oddanie dynamiki i klimatu kultowego pierwowzoru. Czy to się uda? A są jakieś wątpliwości? Apokaliptycznych klimatów ciąg dalszy. Tym razem z hordami żywych trupów w tle. War Z to dość nietypowa gra z gatunku Massive Multiplayer Online, w której walczymy o przetrwanie w świecie opanowanym przez zombie. Ogromny, niezwykle klimatyczny świat, możliwość budowania fortyfikacji i łączenia się w grupy z innymi graczami. To prawdopodobnie największe atuty tej produkcji. War Z, DayZ, coś dużo ostatnio tego Z. Moda na zombie trwa w najlepsze. Spora w tym zasługa pierwotnej wersji DayZ, będącej amatorską modyfikacją gry Arma 2. Dzięki jego autentyczności, niesamowitej imersji, sprzedaż podstawki sięgnęła niebotycznych rozmiarów. Trudno się więc dziwić próbie uczynienia z DayZ samodzielnej gry. Ciekawe tylko, kto wpadł na pomysł takiej daty premiery. Ain't nobody's hands clean on what's left of this world. We're all the same. Your friends drawn us! They gave us no choice! I'm sure we've all lost enough people. Done things we wish we didn't have to. I to by było na tyle, jeśli chodzi o najciekawsze grudniowe nowości w świecie gier. Najbliższe tygodnie nie będą już może tak gorące jak te minione, ale nie ma na co narzekać. Hitów w końcówce roku przecież nie brakowało. Jest więc w co grać w długie zimowe wieczory, a i o temperaturę nie mamy się co obawiać, bo widmo zbliżającej się zagłady skutecznie nam ją podniesie. No cóż, czas się więc pożegnać. Było nam miło gościć u Was co miesiąc przez ostatnie lata. Dziękujemy za uwagę i żegnajcie. Gdyby jednak świat postanowił się nie kończyć z dniem 21 grudnia 2012 roku, to życzymy Wam wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, masy rewelacyjnych prezentów, świetnego Sylwestra i doskonałego Nowego Roku. No i oczywiście zobaczymy się normalnie za miesiąc. Musicie wiedzieć, że styczeń zapowiada się wystrzałowo. Na samą myśl o nowym pakiecie akcesoriów do Simsów i wyścigach go-kartów misia uszatka dostaje gęsiej skórki. A może to dreszcze przerażenia?